policzę do trzech, znajdziesz subtelną część Rafała. Jeden, dwa, trzy. Widzę go i on jest w jakiejś kapsule metalowej. Mhm. Ta kapsuła wygląda jak trochę jak jajko niespodzianka, można otwierać. Mhm. Odczytuję informację, że on jest jakimś podróżnikiem w tej kapsule. Ona jest ze szlachetnych metali. Podstawa jest złota. Znaczy to półkole dolne. A górne jest takie srebrno-białe, ale wybieram informację, że to jest jakiś stop uranu. Mhm. Coś takiego. Jest bardzo przytomny, ale nie ma formy. Tak jakby częściowo widzę w nim twarz Rafała obecnego, mhm. a częściowo jakiegoś naukowca w okularach. Jakby z poprzedniego życia on kiwa głową, że tak. Mhm. Czyli komunikuje ze mną jak mhm. najbardziej. A teraz pokazuje, że on jest takim podróżnikiem i dużo podróżuje po całym kosmosie. Mhm. Wykonuje jakąś misję załogową w mhm. tym statku. I nie może go opuścić, bo wtedy statek będzie bezzałogowy i może stracić kontrolę nad lotem tego statku. Mhm. Statek nie zawiera żadnych urządzeń sterujących. On jest jedyną osobą, która może nim zawiadować. Ma jakieś tam przełączniki. Owszem, mówi, że może wysiąść z tego statku jak najbardziej, ale nie powinien, ponieważ misja nie zostanie wykonana. Hmm. Widzę jakieś takie u niego chęć rozwijania życia na różnych planetach i on się tym zajmuje. Dosłownie mhm. coś takiego widzę. Jest naprawdę szereg problemów, jeżeli chodzi o jego ciało fizyczne, ale tutaj jest taka walka, misja by podświadomości, misja jakaś taka wykraczająca poza linię czasu, przestrzeni, a egoistyczne dążenie ciała fizycznego do poprawienia jakości jego życia. Mm-hmm. Takie coś odczytuję tutaj. I on ma szereg problemów i o tym pewnie nie mówił, bo tego nie do końca nie rozumie. Szereg problemów dotyczących takiego odczuwania czucia siebie, tak? Mm-hmm. I mu się wydaje, że nie rozwija się wewnętrznie, bo nie ma tej harmonii, równowagi pomiędzy tym, co robi podświadomość, a to, co by chciało ciało fizyczne. I tutaj w tym obrazie, jak to widzę, to wygląda ewidentnie, że ciało fizyczne jest dużo mądrzejsze niż ta podświadomość. Mm-hmm. Bo ciało fizyczne rozumie, że powinna być jakaś taka harmonia, troszkę dla ciała fizycznego, tak żeby mózg zrozumiał, tak, żeby mhm. pojął różne rzeczy, a jednocześnie chciałby medytować. On ma w ogóle ogromną wiedzę. Ogromną wiedzę, jego mózg, jego ciało fizyczne. Ma duże zdolności analityczne. I rzeczywiście tutaj wygląda na to, że podświadomość, to ciało subtelne jest takie nastawione właśnie na tą misyjność, mhm. tak? A jego ciało fizyczne, ja widzę, bardzo dużo rozumie. Potrafi nawet uspokoić tą swoją podświadomość, wyciszyć, mhm. tak żeby po prostu nie pracowała ta podświadomość tak dużo, tak? Mhm. Tylko uspokoić, czyli jest taki duży wpływ tego, takiej koncentracji, takiego fokusu ciała fizycznego. On ma niesamowite w ogóle zdolności, Rafał fizyczny. Mhm. On potrafi się skupiać się tutaj na tym, na tej podstawie, tu gdzie jest ten nasion i tak rozprzestrzenia energetycznie taki spokój i w ten sposób wpływa na podświadomość, która tam jest. I rzeczywiście ta podświadomość w tym statku
w tej kapsule jakby, ona rzeczywiście się uspokaja i wtedy on się łączy i synchronizuje, ciało fizycznie się synchronizuje i harmonizuje energię w ogóle, nie? Coś takiego się dzieje. Ciało fizyczne jest bardzo takie łagodne i traktuje to podświadomość jak takie dziecko, które trzeba się nim zaopiekować, coś takiego. Pierwszy raz coś takiego widzę, bo to zwykle jakoś tak odwrotnie jest. Odwrotnie. Jest bardzo łagodny, bardzo dużo pracy wykonał też nad sobą. I to jest też bardzo ciekawe, bo na przykład praca, nie wiem, nad wewnętrznym dzieckiem, czy inne rodzaje jakichś metod, raczej wchodzimy w medytację i robimy właśnie odwrotnie, tak? A tutaj jest właśnie, że ciało fizyczne, czyli to jest trochę tak, jakby ciało fizyczne stało się takim nauczycielem troszeczkę i bardzo łagodnie chce rozwinąć tą swoją podświadomość, uświadomić ją. Czyli w ogóle pierwszy raz coś takiego widzę. Bardzo ładnie to wygląda ogólnie, bo on jest bardzo taki wyrozumiały, można powiedzieć, dla tej swojej podświadomości. Widzę, że jest duże takie zakotwiczenie w tym poprzednim życiu. Właśnie do tego stopnia, że on częściowo, tak jakby jego twarz, jako bardzo wyraźnie widzę w ogóle. To też mi się rzadko też zdarza, żeby tak wyraźnie widzieć. Czyli on jest jakby taki otwarty bardzo. Nie ma w nim lęku. Taki odważny jest. Przebija z jego oblicza oblicze Rafała obecnego, czyli i znaczy to, że jest kontakt. Jest takie lekkie zasilenie, ale to jest takie 30% najwyżej. Nie może dojść. On ma w ogóle jakiś limit, że 33% to jest maks i to kilka razy w życiu mu się zdarzyło, takiego zasilania i tyle. W większości jest zakotwiczony w tamtym życiu. I mi się pokazuje, że on pracował w jakichś takich stacjach badawczych. Był bardzo, bardzo rozwiniętym człowiekiem tam. Dobrze, zaraz tam przejdziemy. Ale pokazuje mi się też, że jakiś pakt tam podpisał w takim kontekście, że on jest jednym z takich naukowców, w których spotykaliśmy w ostatnich sesjach, czyli jakby ta seria jest. Mamy serię, tak. Tak, tak. Ale bardzo jest taki mądry i tak teraz czuję, przepływ, przepraszam, że tak dużo mówię, dobrze, ale dobrze. Jest duży przepływ informacji od niego, czyli on jest niezwykle otwarty na tą pracę. Teraz, jak to powiedziałam w tamtym poprzednim życiu, to silny przepływ informacji. On pokazuje jakąś taką, nie wiem, triadę, którą on utworzył, że doskonale wiedział, jak umierał w tamtym życiu, że powinien się wcielić. W ogóle ta informatyka to jest bardzo niezwykła wiedza połączona z tym, co on robi. Tak? I w ogóle uczenie się programowania informatyki niezwykle rozwija mózg. Dzięki temu jego mózg jest tak rozwinięty w ogóle. Więc to jest taka, on postanowił zrobić taką triadę, zakotwiczyć się na ziemi, w ciele fizycznym, w tym życiu, ale jednocześnie kontynuować misję z tamtego życia. Wszystko to właśnie pokazał. Czyli jest połączony, nie wiem, mentalnie, całą wiedzę posiada z tamtego życia i to jest priorytet. O, tak. Okej, dobrze. Mogę z nim porozmawiać? Tak. Dobrze, to się rozłączę, Ewelinko, proszę. Rafale subtelny, jesteś tam? Tak, chwilkę jestem, ale zaraz lecę dalej. Dokąd lecisz? Teraz lecę, muszę lecieć na Marsa. Okej. A wiesz, kim jestem? Tak, wiem. Skąd wiesz? Bo mam dobrą komunikację z ciałem fizycznym. To jest nieprawda, co Ewelina mówiła, że tego jest niewiele. Ja mam bardzo wystarczającą komunikację. Okej. A wiesz, dlaczego tu jestem? Ponieważ moje ciało fizyczne zaczyna iskrzyć.
świecić mhm. mądrością i intencją. Chcę rozwoju w pełni swojego istnienia na każdym poziomie. Mhm. Ponad 10-krotnie stanęło moje ciało fizyczne i wyraziło taką intencję, że chcę w pełni się zrealizować na każdym poziomie. Tylko że ciało fizyczne nigdy nie miało takiej informacji o moim planie triady, ustanowienia triady. Mhm. A czym jest ta triada dla ciebie? Najważniejszym aspektem istnienia, kontynuacją tamtego życia. Mhm. Życie ludzkie nie zakłada składa? Zakotwiczenia się w tamtym życiu. Mhm. Podążaniu subtelnie na różne planety, zbieraniu informacji, zasiewanie życia, kolejnych mhm. żyć. Mhm. Kontakt na kontaktach z hybrydami, które należą do projektu mhm. na różnych planetach, ponieważ człowiek nie będzie w stanie istnieć w swojej formie na innych planetach, ale zhybrydyzowany owszem, może. Mhm. Życie ludzkie kończy się na Ziemi i będzie trwało niecałe, jak się uda, to ponad 300 lat tylko. Nie można tego przesunąć. Mhm. Więc to jest konieczne, abyśmy byli poddawani hybrydyzacji na różnych planetach. Ja jestem takim wizytatorem, obrońcą przetrwania życia. Ludzkie DNA można łączyć, powielać, klonować. Jest to przetrwanie gatunku, kontynuacja. Można powiedzieć, że to jest ewolucja. Hybrydyzacja rozpoczęła się w tamtym życiu. Byłem uczestnikiem. Takie małe istoty żywe przenosiliśmy również na inne planety, na Księżyc też. A czy ty jesteś sam w tym miejscu, w którym jesteś? W tej kapsule tak, ale na różnych planetach spotykam się z innymi również. Znaczy ja się opiekuję tymi hybrydami głównie. I prowadzę rozsiewanie takiego życia roślin różnych. To jest bardzo trudne. Dlaczego? Ponieważ rośliny też trzeba hybrydyzować, one nie chcą rosnąć na innych planetach. Okej, dobrze. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Jak trzeba, to ja jeszcze mogę opowiadać. Dobrze. Na razie dziękuję. Rozłącz się, proszę. Ewelinko, wracaj do mnie. Wracaj. Jestem. Doenergetyzuj się, proszę. I już. Powiedz mi, jak go odbierałaś. Jakby chciał ci wytłumaczyć, że to jest ważne, co robi. No tak. Mówiąc o tym, że mógłby jeszcze opowiadać, jednocześnie czułam takie coś dziwnego, jakby to był jakiś tajny projekt. Rzeczywiście, który ma źródło gdzieś na Ziemi. I to troszeczkę... ale jednocześnie mógłby ci zdradzić, tak jakby ci zdradzał jakieś tajemnice, coś takiego. Ale jednocześnie chciał to wszystko opowiadać, żeby ciebie przekonać. Coś takiego, tak, że to jest ważne. Że to i to słuszne jest, tak. Tak. I teraz jak to mówiłam, przyszła do mnie informacja, że to jest jakiś projekt
coś, co kiedyś wypłynęło z tymi uniwersalnymi żołnierzami, coś takiego, że oni eterycznie po prostu wykonują jakąś misję, a to ich życie jest takie biedne i oni tak się tutaj miotają po prostu fizycznie. Jednocześnie jest niezwykle konieczne, żeby było to ciało fizyczne. I to z reguły są mężczyźni. Nie wiem dlaczego. Czy Max Spears był jednym z nich? Tak, tylko że on był w jakimś innym dziale, jakby inny projekt wykonywał zupełnie, tak? Ale widzę, chociaż teraz zobaczyłam, że on się wyłamał, jakby nie chciał latać w takiej też kapsule, coś takiego, czyli coś podobnego. Czyli każdy z nich posiada jakąś taki statek i jakąś taką kapsułę. Aha, okej. Okay. I znowu mam jakąś taką informację dziwną z przestrzeni, że to jest tajny projekt jakiś. Dobrze, to jak policzę do trzech, pójdziemy do miejsca w czasoprzestrzeni, kiedy to się wszystko zaczęło. Jeden, dwa, trzy. Przyniosło mnie natychmiast do w ogóle czasów Kopernika. O! Dobrze, co widzisz? Widzę Rafała i jakąś taką energię, która przenika z jakichś takich pism, czy może z jakichś takich wielkich, takich, nie wiem, szablonów kosmicznych. I jakby, nie wiem, są takie, nie wiem, szablony. I z tego przenika jakaś taka energia, która tak wibruje i jest jakąś taką inspiracją i to mu wpływa do oczu. Że on chce całe swoje istnienie poświęcić na zgłębianie kosmosu. Że on tak strasznie kocha kosmos, że chce poświęcić wszystko. I to jest wręcz takie... ma formę jakiegoś takiego paktu z tym czymś, że on będzie znosił niedogodności tylko po to, aby móc podróżować i zgłębiać tajniki kosmosu. I teraz przyszła mi taka informacja, że rzeczywiście czułam coś takiego, że on bardzo kocha ten kosmos i podróżować lubi. Jest też przekonany, że on robi coś dobrego, tak? A jednocześnie jest to jego wielka, wielka pasja. Dlatego i jakby to też czułam, tak? Jak kanalizowałam. Okej, okay, dobrze. A czy to się dzieje na terenach obecnej Polski, tak czy nie? Nie. Nie. A jaki kraj bądź kontynent przychodzi? Pojawia mi się, że nie no, Europa i gdzieś te tereny, które teraz częściowo są, posiadają Niemcy. Okay. Tak. A kim on jest? On jest asystentem. Kogo? Kopernika widzę. I jeszcze dwie inne osoby tam. Pojawia mi się, że jedna z tych, tam był nie tylko Kopernik, tam były jeszcze dwie inne osoby jakby w takiej trójce i oni dostawali jakieś przekazy. I tak naprawdę oni to, co widzieli, nie rozumieli tego. I tylko doszło do jakiegoś channelingu, jakichś istot, które mają, i to są humanoidzi, które mają wiedzę na temat budowy kosmosu i to, co chcieli, im przekazali. Dlatego oni mogli to ubrać w jakieś ramy, jakiekolwiek, tak? Dlatego też, nie wiem, są takie szablony różnego rodzaju, są przeniknięte tą informacją z tego channelingu, tak? I takie, nie wiem, takie informacje, które są jakimiś takimi światłami, tak? Przechodzą, on patrzy na to, inspiruje się tym, i chciałby to zrozumieć i dostaje takiego olśnienia, jakiejś takiej inicjacji, coś takiego. I konwersacja tutaj przepływa w ten sposób, że elektroniczne źródło informacji, które jest światłem, mówi do niego,
jesteś zainspirowany tym, czy chciałbyś zgłębiać tajniki kosmosu, możemy pokazać ci jeszcze więcej. A on mówi, tak. I to jest wręcz takie ślubowanie, tak? Poświęcę wszystko, żeby zgłębiać tą przestrzeń kosmiczną. Z tym, że to, czego nie powiedziała, a to, co przyszło już drugi raz, to jest przestrzeń i tylko informacja na temat tej przestrzeni, którą humanoidzi chcą, żebyśmy wiedzieli. Tak. I żeby on wiedział, tak? Czyli, że kosmos ma jakieś ramy, wiedza na temat jakichś galaktyk i układów, a tylko wybranych, niekoniecznie tych, gdzie mogą się wcielać istoty ludzkie, tak po prostu, bo pojawia mi się informacja, że są galaktyki, gdzie normalnie istnieje życie, tak jak tutaj na Ziemi, troszeczkę inne jest, ale też podobne, tak? Tej informacji oni nie uzyskali i do tej pory nie ma tej informacji, czyli to jest zamknięty jakby system tylko, tak? I w tym systemie, i w tej przestrzeni on się może poruszać, nie dalej, bo to są jakieś zamknięte ramy tylko. Tak to wygląda wszystko. Okej. A dlaczego oni zamykają tę wiedzę, ograniczają tę wiedzę? Bo to jest typowe podpięcie, typowa ingerencja, tylko troszkę na innych zasadach. Obiecująca jakiś poziom rozwoju, tak? Jego ciało fizyczne też mimo tych takich traumatycznych przeżyć, mogło się rozwinąć, tak? Czyli jest to taka pułapka dosyć silna. A co oni z tego mają, humanoidy? Pojawiają się te gwałty. Pojawia się dużo cierpienia ze strony ciała fizycznego, niemożność zakotwiczenia się na ziemi w jakimś miejscu. Czyli tak jako zbudowania szczęścia. Rafał nigdy w swoich życiach nigdy nie promieniował szczęściem i radością z powodu zbudowania czegoś na ziemi. Jego pasja nigdy nie mogła się uzewnętrznić, czy jego wiedza nigdy nie mogła się uzewnętrznić, tworząc jakieś niespożyte źródło energii, tak? Które pochodzi z tego typu działania. Czyli oni się tym karmią, czyli to poświęcenie, które on ślubował, to jest to zasadniczo, tak? Okay. Troszeczkę to wygląda tak, że on funkcjonuje w jakichś wysokich rejestrach, czasami podczas snu, niekiedy podczas dnia, a jednocześnie czuje, że jego ciało fizyczne babrza się w bagnie i nie może z tego bagna wyjść. To tak wygląda troszkę. Okej. Dobrze. Skontaktuj się z subtelną częścią Rafała i powiedz mi, jak on wygląda, co tam się u niego dzieje. Czy te informacje przeniknęły do niego? Przeniknęło i widzę jakieś takie fale elektroniczne, które skanują jego ciało jakoś tak dziwnie. I to nie jest ingerencja z zewnątrz, tylko raczej rozpoznanie wewnętrzne, że on jest zaprogramowany jakoś taką elektroniczną energią humanoidów. Raczej coś takiego widzę. Dobrze, to niech to się dzieje, a my przejdziemy przez tematy, z jakimi Rafał przyszedł na dzisiejszą sesję. Wykorzystanie seksualne, gdy miał 7 lat, czego go to miało nauczyć, co pokazać? Pierwsze, co się pokazało, jak to zaczęłaś czytać, to to, że nie było synchronizacji podświadomości i ciała fizycznego. Brakowało takiego takiej pełni w dziecku, która spowodowałaby poczucie bezpieczeństwa ciała dziecka. Tak jakby on był taki otwarty na różne niedogodności, coś takiego.
i dlatego jakby przyciągnął tą sytuację do siebie. Ale też jak teraz jak to mówię, to mi się pokazało, że to było to ślubowanie, że zniosę wszelkie niedogodności. Natomiast od strony energetycznej to był brak takiej pełni wewnętrznej. Dobrze. Czego nauczyć to miało go? Nie widzę tutaj odpowiedzi. Absolutnie żadnej. Czyli, że niczego. No niczego w zasadzie. Było efektem ślubowania, które złożył. I od rozłączenia od ciała fizycznego. Tak. Rafał masturbował się od 10 roku życia. Czy to jest też powiązane z tym samym, tak czy nie? Tak. Ale w takim kontekście, że dziecko chce mieć kontakt większy ze swoim ciałem i całą koncentrację spożytkować na rzecz produkcji jakiejś energii dla siebie samego. Aha, okej, dobrze. Rafał ma 8 rodzeństwa, dzieciństwo było bardzo biedne, poniżenie, brak możliwości, brak pieniędzy. Pyta Rafał, dlaczego wybrał ten ród? Ślubowanie, niedogodności. Od 2005 roku mieszka poza Polską, żeby uciec od traumatycznych wydarzeń z dzieciństwa. Czy to jest powiązane? Nie, to już jest mądrość ciała fizycznego. Tak jakby przenosimy ciało fizyczne na nową żyzną ziemię, która posiada inne możliwości, do czasu, aż nie nabierzemy siły. Czyli jakby to ciało nie będzie taką piękną rośliną. Wtedy się można zająć w takiej pełni zasobów wewnętrznych i sił. Można zająć się ewentualnie jakąś taką pracą rodową. To jest mądrość ciała. Okej. Gdy Rafał miał 13 lat, pojechał na kolonię i tam było 2 chłopców, z którymi się bili, to znaczy Rafał się bronił głównie, pokonując ich. I na koniec kolonii jego wychowawca w tamtym czasie napisał na kartce: Rafał, nie zmieniaj się nigdy. Rafał sądzi, że było to program, sugestia, która go też zatrzymała w dalszym rozwoju. Pytanie, czy to jest, czy tak, czy nie? Czy to jest program sugestia? Tak. Czy to program sugestia, który zatrzymało go w rozwoju? Tak, i czuję energię humanoidów. Aha, okej. W tym wychowawcy. Natomiast na początku pojawiła się odpowiedź, że to samo, co w pierwszym punkcie w zasadzie. Czyli brak pełni powoduje, że przyciągam różne niedogodności z powodu tego, że przyjąłem ślubowanie. Tak. Brak kreacji, działania, logiki, jakby czuję się uśpiony, stagnacja, brak płynności finansowej, pragnienie wygrania głównej kumulacji na loterii. Już od czasu, gdy był nastolatkiem, aby wyjść z biedy, szybka kasa, ale jeszcze do tej pory nie wygrał. Samotność, brak kobiet, brak seksu, brak pewności siebie, to wszystko przeradza się w obojętność, brak ekspresji, wyrażania emocji, powtarzanie się sytuacji, brak pójścia do przodu, brak perswazji, brak siły przebicia, poczucie bycia gorszym, poczucie brak spontaniczności. Czy to jest powiązane z tym wszystkim, co odkryłyśmy? Tak, bardzo mocno. Wszystko to w zasadzie, co mówiliśmy. I chociaż jeszcze się mi pojawiło coś takiego, że on w pewnym momencie zaczął się izolować. W takim kontekście, że zrozumiał fizycznie, że posiada jakieś dziwne warunki inkarnacyjne w tym życiu, że ludzie wokół są nieprzychylni dla niego, że ogólnie, że kobiety są bardzo dziwne, kobiety przyciąga, więc dlatego zaczął się też izolować troszkę. Więc ta samotność niejako jest takim też wyborem, tak, w tym życiu, żeby nie ponosić porażek kolejnych. Aczkolwiek widzę tutaj też ewidentnie, że to jest też taka mądrość ciała.
Z tym, że w jego przypadku on jest tak niezwykle zblokowany w tej kapsule, w tej misji, że on by nie zregenerował się w tej izolacji, tak? Tylko po prostu raczej wegetował. Czyli takie zachowanie przetrwania. Tak, dokładnie. Przetrwanie. Brak zrozumienia świata, rzeczywistości, ludzi, naiwność, ludzie mnie zwodzą, obiecane rzeczy nigdy nie są spełnione, podatność na manipulacje, przeszkody, blokowanie, tak jakby to było na każdym kroku. Nieświadome sny z VIP-ami, prezydenci, premierzy, Elon Musk, nierozumienie snów, niepamiętanie ich zaraz po obudzeniu. Czy to jest jakoś powiązane z tym, co odkryłyśmy? Tak, bardzo mocno wszystko to, czyli warunki inkarnacyjne, ślubowanie humanoidom, niedogodności, sny z ważnymi osobistościami. Oni wszyscy są połączeni w tym projekcie tak naprawdę. On podróżuje, spotyka się z nimi niekiedy też. Coś mi się tam jeszcze pojawiło, ale to może wypłynie jeszcze. No wszystko to zasadniczo. W czasie medytacji, tak? A wiem, co mi się pojawiło. Pojawił mi się on, jak słucha tych punktów. I to jest niesamowity przekaz teraz ciała fizycznego do ciała subtelnego. Bo do tej pory on sobie regulował jak kurkiem. Max 33%, nie, więcej nie trzeba mi informacji. I to jest to, co on powiedział, że Ewelina nie ma racji, że 30% to jest wystarczająco, prawda? Tak. Te wszystkie długie punkty, które ty teraz czytasz, one bezpośrednio trafiają do niego w 100%. I to jest przekaz ciała fizycznego do tego ciała subtelnego. I on jest bardzo mądrą istotą na każdym poziomie. I to wszystko on rozumie. Super. I już nie ma takiego animuszu w nim, tylko zaczyna słuchać. Mam wrażenie, że ramionami, rękami zaczyna, może nie zaczyna, tylko wyraża intencję połączenia się z tym ciałem fizycznym. Super. Coś takiego. Czyli odwraca się to wszystko. Ciało subtelne zaczyna rozumieć, że jego ciało fizyczne jest takim dzieckiem, którym się powinien zaopiekować, bo jest jego. Czyli tutaj się jakby ten wektor odwraca. Super, dobra. Idziemy dalej. W czasie medytacji widzę czarną przestrzeń dookoła. Widzę wielkie postacie, szaraki, reptilianie, gady, postacie różnych zwierząt, niski astral. Czy to jest powiązane? Tak, tak, on podczas medytacji jakby naturalnie w misji wsiada w kapsułę i leci i po prostu to widzi. Okay. Na różnych planetach, tak. Teraz mi się pojawiło słowo kosmiczne zasiedlenie. Tak jakby chcą przesiedlić ludzi, tworzyć hybryd, żeby ludzie współpracowali z innymi rasami na różnych planetach. I to jest taka ingerencja bardzo zmyślna, bo tym ludziom się wydaje, że oni współpracują z nimi, że tworzą taką symbiozę istnienia, coś takiego. A w jakim celu mają te hybrydy współpracować z innymi rasami? Typowa ingerencja. One nie są w stanie funkcjonować na tych planetach. Potrzebują energii ludzkiej. Okej. Okay. Czyli jako bateryjki nieustająco. Tak, jako bateryjki. Jest w takich niskich pokładach tych istot jest zwykła zazdrość. Zazdrość o to, że jesteśmy producentami kosmicznej, niespożytej energii. I po prostu chcą mieć nas w tej czy innej formie. Pojawia się informacja jeszcze, że, i to też chyba w ostatnich sesjach, które robiliśmy było, że gdzieś dużo ludzi się odpina na Ziemi na ten moment i no trzeba znaleźć jakiś inny sposób, żeby tych bateriek nie stracić po prostu. Tak. Tydzień temu w czasie medytacji zadałem sobie pytanie, co mogłoby się wydarzyć najgorszego i zobaczyłem, że
Moja istota energetyczna ma skrępowane ręce do tyłu. Jestem schwytany, rzucony na dno i umiera. Umiera ciało. Aż brakowało mi oddechu w tym momencie. Poczułem nieprzydatność, nikomu niepotrzebny, wręcz umierający. Co to było? To była jego praca okay. wewnętrzna. On na jakimś poziomie zrozumiał, że komuś coś obiecał. Może nie widział tego jako ślubowanie, ale jakieś takie silne przyrzeczenie bardziej, coś takiego. I to była jego wewnętrzna praca, żeby zobaczyć, na jakie wielkie niedogodności się zgodził, na co najgorszego się zgodził, no i zobaczył to. Okej. I rzeczywiście pojawia się tutaj jakieś takie szare, czarne strefy. Interesy z ludźmi, którzy naprawdę różne złe rzeczy robią. I on mógłby tak skończyć. Okej. I pojawia mi się, że w planie humanoidów rzeczywiście to ślubowanie, zgadzam się na wszystkie niedogodności, pozwala na kierowanie Rafała w takie ciemne, szare strefy. Z różnych powodów, ponieważ nie mam płynności finansowej, jestem zmuszony, tak? I tak dalej. A że zgadzam się na gwałt, potworny śmierć i tak dalej, no to to już jest małym druczkiem tak naprawdę. I to z tego też płynie energia do nich. Czyli te wszystkie szare strefy czarne jakby też są ogarniane przez tych humanoidów. Widzę ewidentnie. I wcale nie widzę, że świat by, Ziemia przestałaby istnieć. To jest nieprawda w ogóle. Tak, no właśnie, miałam o to zapytać. Dlatego, że im jest, będzie to potrzebne, te szare, ciemne strefy bardzo są im potrzebne. Czyli ta informacja o tym, że 300 lat jeszcze ludzkość będzie istniała na Ziemi, jest częścią programu. Tak, żeby ludzie się chcieli przesiedlać i hybrydyzować. To też jest kłamstwo, że nie, no zresztą to już mówiłam, chyba że w innych galaktykach, gdzie, które są nieodkryte, ponieważ ludzie, którzy się zajmują tym wszystkim, mają ograniczone widzenie, tak? Pole widzenia o, w ten sposób. Niestety, ale nie ma na razie istot ludzkich, które mogłyby dostrzec życie bez tego filtra humanoidów. To jakby ta przestrzeń kosmiczna jest kontrolowana przez nich jeszcze. I teraz mam tak, też takie dziwne poczucie, że to jest jakaś tajna informacja. A, no bo to są humanoidzi, no to normalne takie sygnały są. Tak, tajne poprzez poufne. Tak, dokładnie. Dobrze, kolejny punkt. Powolne czytanie książek, szybko zmęczone oczy, krótka pamięć przeczytanego tekstu, jakby niewykorzystanie wiedzy. Ciągle jakby coś mnie odciągało od tego, co tak naprawdę mam robić i chcę robić. To, co czuję, związane jest z pieniędzmi. Astygmatyzm oczu, uczucie metalu pod oczami, skroniach, uczucie ucisku na prawym boku w podbrzuszu, jakby wątroba. Ostatnio zauważyłem na zdjęciu, że jedną część twarzy mam jakby opadniętą. Dlaczego? Taki ogólny zarys to była jego wewnętrzna praca ciała fizycznego. Okej. Ewidentnie. Dualność twarzy, to zakotwiczenie w tamtym życiu. Jego podświadomość jest taka dualna tak naprawdę. A ten moment z czytaniem książek, to też to była spektakularna jego wewnętrzna praca. On stwierdził, że chce się rozwijać, chce czytać, chce się uczyć czegoś. I dokładnie uchwycił moment tego limitu 33%, tak? To było to. Okej. I jeszcze implanty jakieś takie tutaj za oczami. Tak. Dobra, tym się zajmiemy. A uczucie uścisku w prawym boku, w podbrzuszu? Ta prawa część jest zakotwiczona w tamtym życiu. Aha, okej. To są objawy takich bólów w okresie starczym, coś takiego. Okej. Niewydolność wątroby może trochę, jakby się przenoszą
stany jakieś chorobowe z tamtego życia. W 2017 roku poznałem trzech Hindusów. Byłem z nimi, byłem przy nich 3 lata. Stosowali czarną magię również na mnie. To jest mafia. Wykorzystywali mnie. W międzyczasie zakochałem się w córce jednego z nich, młodej dziewczynie, niby mój bliźniaczy płomień. Ojciec tej dziewczyny chciał mnie za to zabić. Mam przez nich też 2 sprawy sądowe, gdzie musiałem zapłacić kary pieniężne. Często pojawiali się w moich snach i biliśmy się, wygrywałem te walki. Czy to jest powiązane z tym, co odkryłyśmy? Tak. To jest to ta korelacja z ciemnymi strefami, tak? Aha, okej. Okay. Jeżeli chodzi o te walki, to też jest jakaś taka praca wewnętrzna jego. Chciałby zerwać z nimi kontakty. Ogólnie widzę tych Hindusów jako taka ciemna, bardzo ciemna strefa, szara. To się odsunie od troszeczkę nas, będziemy tam wchodzić tam głębiej. Częściowo jest energia humanoidów, ale też innych ras. Czyli to są te strefy, z których oni najwięcej czerpią tej energii, tak? Okej. Okay. Jasnowidz, która odeszła po prawie 2 latach, mówiąc, że jak uruchomi moją energię, to będę niszczył świat i nie ma na to zgody z góry. Pisałem z nią akty woli na kartkach papieru i jakie miały na mnie wpływ te akty. Powiedziała, że rozmieniłem się na drobne, a byłem potężną energią, potężną istotą. Co nie przychodzi? Widzę dobre intencje tej kobiety. Ona po prostu widziała w całość, zobaczyła przez ułamek sekundy w całości tenże projekt. I to, że jeżeli ona przywróci jego energię, to on może awansować, czyli do innego projektu jako taki żołnierz. Astralu biegać, latać. Mógłby niszczyć świat. To jest jakiś projekt też humanoidów, jakichś wojen jądrowych w astralu. Też jakichś takich wojen energetycznych, jakichś takich ingerencji, mind control może nawet to jest coś takiego. A ściągnij informację, na czym polega wojna jądrowa w astralu. Rozbijanie cząsteczek, które są niewidoczne. Okay. Zaburzenie elektryczności, zaburzenia fal radiowych. Na człowieka to działa jakoś tak, jakaś taka dekompresja wewnętrzna, takie dziwne stany, które są niewidoczne, takie coś dziwnego ogólnie. Dobrze. Cząsteczki, których nie widać. Jaki to jest broń tych żołnierzy. A jaki to ma wpływ na świat fizyczny, w którym żyjemy? Czy ma jakiś? Znikomy. Na obecną chwilę znikomy. Jakby ten projekt jest uśpiony na tą chwilę. Dobrze, kolejny punkt. Współlokator powiedział mi, że dopóki mieszka w tym samym domu, to nic mi nie wyjdzie. To jest powiązane z jakoś z tym, co odkryłyśmy? Nie. Nie. A coś przychodzi na ten temat? Ten współlokator jest takim dobrym człowiekiem, który sporo czuje. Okay. I on czuje, że on powinien się otworzyć na świat. Właśnie poznawać innych ludzi, inne przestrzenie ziemskie, a nie izolować się. Okej. Okay. Że Rafał powinien, tak? Tak. Tak, tak. Dobrze. Rafał pyta o swoje zdolności, umiejętności, bo w 2012 ukończył studia IT w Londynie i pomimo tego, że miał mnóstwo rozmów o pracę, to jej nie dostawał. To było takie pukanie od drzwi do drzwi bez rezultatu. Czy to jest powiązane z tym, co odkryłyśmy?
Bardzo mocno. Tutaj humanoidzi pilnują tego, żeby nie wzbudził zaufania w nikim. Aha, okej. Okay. Żeby mu się nie poprawiło w życiu przypadkiem. Tak, i jest bardzo silna ingerencja do tego stopnia, że on w rozmowie nie odpowiada na pytania i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Gdzie tutaj w tej branży jest jakaś taka szybkość, prędkość jest bardzo ważna. I w tych rozmowach, tak, i w tych rozmowach generalnie chodzi o to, żeby właśnie precyzyjnie odpowiadać na kluczowe pytania. Okay. To jest sprawdzanie i szybko odpowiadać, tak? Szybko działać. Coś takiego się pojawia. Nie wiem, czy to jest ważne, ale w poprzednim pytaniu, jak już zadawałaś kolejne pytanie, to przyszła mi taka informacja, że projekt Uniwersalnych Żołnierzy został zawieszony, uśpiony i właśnie dlatego, że niektórzy ci żołnierze zaczęli opowiadać o tym, co się dzieje. Aha, okej. Okay. Że zaczęły wychodzić na jaw informacje. Że przestał być taki sekretny. Dokładnie. I tu nie chodzi tylko o Spearsa i o innych też. O taką kobietę i jeszcze i takiego mężczyznę. Ja już nie pamiętam, jak oni się tam nazywali. Ale to było bardzo niebezpieczne, co oni mówili. Do tego stopnia, że w ogóle jakiś dział został zamknięty, utajniony całkowicie. Tam zostało jakieś tajnych tylko dwie osoby, które zawiadują tym. Zostało i wiele tych żołnierzy jest uśpionych. Nie wiem, zahibernowani zostali nawet. Niektórzy. Więc to wszystko było prawdziwe. Takie coś odczytuję, że to było wszystko prawda. To było wszystko prawda, co oni mówili. Tak naprawdę. A czy są jakieś informacje na temat natury śmierci Spearsa? Cały czas widzę tą ciemną ciecz, która wypływa i pojawia mi się, że coś mu zostało wstrzyknięte. Jakiś właśnie jeden z tych takich jakaś broń właśnie taka. Że jeden aktywny, uniwersalny żołnierz po prostu coś mu wstrzyknął. To jest coś w rodzaju jakiejś broni biologicznej, eterycznej, coś takiego. Aha, okay. I to się właśnie uzewnętrzniło takim wylewem wewnętrznym, ale to jest taki dziwny wylew wewnętrzny, że krew jest taka czarna się robi i taka strasznie gęsta jak smoła. Coś takiego. I niestety, ale pojawia mi się, że to były męczarnie. I to była wielka kara, taka pokazowa tak naprawdę, żeby się nie wyłamywać, tak? To dlatego ten przypadek został tak nagłośniony? Tak, nagłośniony został, ponieważ ludzie, którzy rozmawiali z nim, bardzo chcieli, żeby taki wielki szum wokół tego zrobić, żeby ten projekt przestał istnieć w ogóle. Aha, tak? Okay. Oni, ci ludzie, którzy jakby publikowali te wszystkie wywiady i tak dalej z nim, dokładnie czuli, że to jest prawda. Oni dokładnie czuli, że to jest prawda i dokładnie czuli, rzeczywiście widzę, że on był pilnowany i nikt naprawdę nie miał do niego dostępu. Chociaż widzę jakąś kobietę, która sprawdzała jego tętno i miała sprawdzić, czy on rzeczywiście nie żyje, potwierdzić śmierć fizyczną, tak? Ale ona jemu nic nie zrobiła. On został eterycznie potraktowany jakąś, nie wiem, szczykawkę widzę i jakąś taką broń. To, co mówiliśmy o tej broni jądrowej, to jest jedna z tych, taka niewidzialna zupełnie, tak? Takie coś obserwuję i jeszcze przyszła informacja, że niestety, ale z powodu tej traumatycznej śmierci, bo on naprawdę taki wylew wewnętrzny, jakby smoła, krew najpierw. Nie wchodź. Okay. Więc on jest cały czas w takiej, no, w ingerencji jest. Okay. Jest bardzo taki, bardzo uśpiony, w tym momencie. Okej, dobrze. Kolejny punkt dotyczy
energoterapeuty i jasnowidza, z którym przez wiele miesięcy Rafał miał kontakt. Natomiast ma pytanie, jaki w rzeczywistości miał na niego wpływ. Czuje tak, jakby go blokował i nie pomógł mu do końca. Wziął kredyt, żeby zrobić dyplom maklera giełdowego w 2002 roku za jego doradztwem, a pracy nadal nie ma na horyzoncie. Gwarantował lepsze życie, przeprowadził z nim 34 sesje, a on dalej stoi w miejscu. Co przychodzi na ten temat? Najpierw przyszło, że to jest osoba, która rzeczywiście sprowadza jakby ciało subtelne do ciała fizycznego. Aha, okej. Okay. I on pracuje typowo na tkance, czyli tak jakby przybudza tkankę, że potrzebuje tego ciała subtelnego, że tej energii potrzebuje w ten sposób, tak? To, że czuje, że on go zblokował, to on mu tylko pokazał, że jest zblokowany w ten sposób. A to, że wysłał go na ten kurs maklerski, to po prostu była jego wizja uziemienia go. W ten sposób. Z jakichś przyczyn to środowisko jest niezwykle takie uziemione. Oni bardzo mocno muszą być w ciałach, muszą być szybcy, koncentrować się, reagować szybko i to wymaga bycia w 100% w jednej chwili, tu i teraz. Okej, tak. Można powiedzieć, że on zobaczył, że to będzie dla niego najlepsze. I on też widział, że on podróżuje astralnie bardzo mocno i to go osłabia w życiu fizycznym, bo jeżeli jest gdzieś w zaświatach, nie wiadomo gdzie, no to ciężko, żeby tutaj czuł się bezpiecznie, tak, i ciągle przyciąga jakieś takie dziwne sytuacje i tutaj wchodzimy już na to jakby, na ten plan fizyczny przepływu pieniędzy, no po prostu jakby jego brak bezpieczeństwa, poczucie braku bezpieczeństwa ściąga i raczej jego ciągnie do łatwych pieniędzy w jakichś takich ciemnych, szarych strefach, a humanoidzi już zadbali, żeby to były bardzo drastyczne takie sfery, tak? To są szybkie pieniądze, ale bardzo, bardzo niebezpieczne, z tych, nawet bym powiedziała z tych bardziej niebezpiecznych, w ten sposób. Okej. Dobrze. Teraz pytanie o pewnego młodego, zamożnego Anglika. Wydarzyło się jakiś miesiąc temu. Po wyjściu z klubu podczas rozmowy ten Anglik klęknął przed Rafałem jak rycerz. Rafał również klęknął, po czym tamten powiedział: pocałuj mnie. Z perspektywy czasu Rafał myśli, że to była jakaś manipulacja, podczepienie się pod niego lub program. Był taki charyzmatyczny. Co przychodzi na ten temat? Energia humanoidów. Ten człowiek channelował. Aha. I to, że ten człowiek też jest jakiś z tego projektu. To, że klęknął, to oddał hołd, tak? W sensie jego wielkości, Rafała wielkości, tak? A później jakby tym pocałunkiem, nie wiem, taka energia humanoidów przelatuje przez tego człowieka do Rafała i jakoś tak w jakiś dziwny sposób miał być takie przypieczętowanie ślubowania bycia w projekcie. Coś w tym stylu. Okej. Bo Rafał jest jedną z niewielu osób w tym projekcie, która rozpoznaje energię channelingu humanoidów i nie pozwala na to. A inni działają w ten sposób i ten człowiek chciał mu pokazać, że funkcjonowanie w ten sposób będzie bardzo łatwe na Ziemi, jeżeli przepuścisz takiego humanoida, coś takiego się pojawia. Okay. Dwa, trzy razy w roku ma tak, że po godzinie od zaśnięcia budzi się z wielkim lękiem, strachem, osłupieniem, tak jakby tracił rozum, połączenie z rzeczywistością, jakbym miał zacząć krzyczeć i wrzeszczeć, oszalenie takie. Potrzebuje kilku minut, żeby wrócić do normalności, do rzeczywistości. Z czym to jest powiązane? Z tym, że humanoidy chcą właśnie przelatywać przez niego. Czyli mieć taki kanał dostępu w nim, a on tego nie chce. I tworzy jakąś taką barierę. Natomiast ten przelot, próba przelotu jest i dlatego się tak czuję.
To jest, i przyszła informacja, że to jest niezwykle ważne w tym projekcie. Żeby, nie wiem, taki kanał centralny, dosyć taki szeroki, bym powiedziała, był wypełniony energią humanoida. Wtedy taki żołnierz będzie funkcjonalny. Coś takiego. Aha, okej. Okay. Najbardziej funkcjonalny. Okej, dobrze. W tamtym tygodniu słuchałem po raz pierwszy twojej autohipnozy na YouTubie i jak otwieram drzwi, to widzę wielką komnatę, a w niej ogromną ilość świecącego złota. Widziałem także, jakbym ja miał poczucie połączenie z Egiptem, energia lwa. A na koniec widzę mój własny pogrzeb, że jestem pochowany z szacunkiem większym niż jakikolwiek król żyjący na ziemi. Podczas tej autohipnozy w drugiej części zacząłem czuć dużą energię, zaczynającą się od dłoni aż po łokcie. Co to było? Wyrzuciło mnie do innej galaktyki, gdzie on żył kiedyś. Aha. A te wizje egipskie? Po prostu gdzieś na jakiejś planecie coś podobnego się działo. A, okej. Okay. To jest taka bardziej kompilacja jakichś wspomnień, które są tak naprawdę taką metaforą, że jest wielki. Że ma potężną złotą energię. No tak, bo dół tej kapsuły był też złoty, prawda? Tak. Złota. Czyli jakby w tej autohipnozie on sam chciał sobie udowodnić i przekazać, że jest potężną, wielką istotą. A to poczucie tej energii, poczucie dużej energii, zaczynające się od dłoni aż po łokcie, co to było? To był właśnie taki przekaz, jakby... Jego takiej bardzo, bardzo głębokiej od siebie do części, siebie. Takiej nadświadomości, która ogarnia również te inne galaktyki. Również widział siebie jako wcielenie Boga na Ziemi w medytacji. Jak walczy, to ma zawsze jakąś broń, miecz, pioruny elektryczne. Jasnowidz, z którym współpracował, powiedział, że jest takim wiedźminem. Przyszedł obraz ewidentnie, że on posiada taką energię i może przejść właśnie do tego działu żołnierzy, tak? I będzie dysponował tą bronią. Niewidzialną taką bronią jądrową, można powiedzieć. Okay. A to, że jest takim Bogiem na Ziemi wcielonym, to znowu mi odesłało do tej innej galaktyki, gdzie żyją też ludzie. I rzeczywiście to jest taki inny rodzaj funkcjonowania. Oni żyją troszeczkę w pełni swoich możliwości. Więc troszeczkę czują się jak bogowie, tak? Nie są ograniczeni niczym ani nikim. Więc w takim rozumieniu naszym, ludzkim, można to nazwać jak bogowie. Chociaż ja bym to nazwała jakoś inaczej. Bo to no właśnie to chciałam to doprecyzować, bo rozumiem, że to chodzi o istoty, które mają po prostu inne właściwości. Pełnie swoich właściwości. Pełnie swoich właściwości, dokładnie, pełnie swoich tak. możliwości wykorzystują. Tak, bo oni tam nie są tacy zadufani w sobie, jakby się mogło wydawać, jakby wyglądał świat bogów, tak? Oni są również ludźmi, w pełni ludźmi, tylko jakby rozwijają całe spektrum swoich zmysłów, swoich możliwości tam. Coś takiego się dzieje. Nie są ograniczeni w jakiś sposób przez atmosferę żadną tam. Okej, okay, dobrze. Aby to jest chyba głębszy jakiś temat. Ogólnie to tak jakby nie widzę, żebyśmy my mogli tutaj w tej przestrzeni być takimi, żyć w ten sposób. O! I czuć się w ten sposób. Okay, rozumiem. Dobra. Nie ma tam też ani grama dumy w nich. To jest taki inny świat zupełnie. Okej. Dobrze. To wróćmy teraz do Rafała Subtelnego. Co tam się u niego dzieje? On już nie siedzi w tej kapsule. O, super. On trochę rozpuścił tą kapsułę i widać, że ta kapsuła była zrobiona z jego energii ewidentnie. Natomiast stanął w tym miejscu i tak trochę się nie rusza. Dobrze. Bo w pewnym momencie, jak rozmawialiśmy o tych punktach, to on pokazał mi,
że on jest połączony z wieloma istotami, oprócz tych żołnierzy i innych, to jeszcze właśnie z innymi ludźmi, tymi prezydentami, Elonami, bo tych Elonów to widzę, że jest jakoś więcej w ogóle niż jeden. Że to jest ogromny projekt. Natomiast on się nie boi, to nie jest tak, że on się boi ruszyć, tylko on chce to porządnie zrobić. Super. W takiej naszej triadzie, on mówi. Okej, okay, dobrze. On mówi, wiem, że to będzie porządnie, jak my to wspólnie, spokojnie zrobimy. Mówi, że się nie boi. Super. Absolutnie, tylko dobrze. Że chce to konkretnie, precyzyjnie poodpinać się od tego. Od super. Tego. Dobrze. To zapytaj go, czy jest gotowy skonfrontować się z tymi wszystkimi, którzy w niego ingerowali przez ten cały czas. On mówi, że tak. Super. To jak policzę do trzech, niech wyda polecenie, że wszyscy zaangażowani w ten projekt, wszyscy ingerujący w niego i wszyscy korzystający z jego energii mają stanąć przed nim w swojej oryginalnej formie. Jeden, dwa, trzy. No więc mamy dwa plany. O. Na pierwszym planie stoją tylko trzy istoty. Okej. Okay. A na tym drugim planie, i to jest taki plan bardziej związany z tym ślubowaniem przebywania w określonej projekcie, są wszystkie, tam jest, nawet te planety są, można powiedzieć, tam się pojawiły, tak? On twierdzi, że odpinając się od tych głównych trzech, informacja odpięcia się od projektu pójdzie pełna do wszystkich. Super. Bo niejako oni się czują trochę taką rodziną w tym projekcie. No, coś takiego. Okay. Dobrze. Dobrze. To niech oni sobie tam wszyscy stoją przed Rafałem. A ja mam takie pytanie do Rafała. Czy to ślubowanie, które wtedy złożył, uważa, że nadal chce je podtrzymać? Nie. Bo zobaczył w tej sesji, że są różne inne galaktyki. Jego miłość i pasja do zgłębiania przestrzeni kosmicznych jest nadal, ale nie życzy sobie takich ograniczeń. On bardzo spokojnie to mówi. Dokładnie, dokładnie. Więc zaczniemy od tego, że aktem swojej woli rozpuści energię tego ślubowania, bo nie potrzebuje już tego do niczego. Ma świadomość, w co wszedł, w co został wmanipulowany. Nie potrzebuje już tkwić w energii tego ślubowania. I co robi? Złotą energię promieniuje z centrum swojego ciała. Jest taki kolisty energetycznie, już nie w jakiejś kapsule metalowej, tylko, znaczy złotej w sumie, tylko energetyczny. Okej. I tu pojawiła się też jednocześnie informacja, że my energetycznie tu na Ziemi możemy być tacy sami jak w tamtej galaktyce. Czyli tak zwani bogowie. Tak, dokładnie. Może ciała, dla ciał potrzebna jest taka regeneracja w tej złotej energii bardzo długa, tak? Usuwanie toksyn, w ogóle jakby zmiana tkanki, gęstości tkanki mięśniowej, takie coś mi się pojawia ogólnie. Natomiast jest to możliwe. Jest to możliwe też. Okay. Takie życie w szczęściu. Takie jedno słowo mi się dosłownie w szczęściu pojawia. Czyli jesteśmy równorzędni z tymi istotami, tak zwanymi bogami. Tak, dokładnie tak. Super. Tak. Dobrze. I to mi właśnie Rafał teraz pokazał, bo gdzieś fajnie. Mnie zanurtowało to pytanie. Tak, tak. Dlaczego tak. nie możemy? To też miałam z tyłu głowy to pytanie. Tak. Także dziękujemy za odpowiedź. I on jeszcze pokazuje, że to może czasami potrwać parę lat, może kilka lat, ale to jest taka typowa, mówi, praca, procesowanie wewnętrzne.
I w momencie, kiedy już promieniujemy tym szczęściem, tą obfitością, to przestrzeń wokół nas się zmienia, bo rezonujemy z czymś innym, tak? Tak, dokładnie. Rzeczywiście żyjemy w takiej pięknej, czystej krainie ziemskiej. Super. Dokładnie tak. Czyli on się tutaj tak. W ogóle teraz... Super. Dziękuję bardzo, Rafale. Bardzo to ładne. Super, dobrze. Co się stało z energią tego ślubowania? Ona się rozpuściła w sercu, ale w takim ciepełku. Takim... Tak by się zagotowało w tym sercu. Z taką czułością, miłością. I wyparowało, rozumiem. Dokładnie tak. Ja w takim rozpuszczeniu, że nigdy tego nie było, dosłownie, ponieważ chcę być otwarty na cały wszechświat, gdziekolwiek i na wszystkie galaktyki. Okej. Niech energia tego doświadczenia transmutuje wiedzę i mądrość dla Rafała i dla całego rodu Rafała, dla wszystkich w rodzie. Dobrze. Zapytaj Rafała, czy wie, dlaczego te wszystkie istoty, które w niego ingerowały bądź korzystały z jego energii, stanęły przed nią na jego życzenie. Mówi, że wie. Bo to on jest istotą najwyższą z nieba. Jest jeszcze jeden aspekt. Jest jeszcze jeden aspekt. Ponieważ oni w niego ingerują, to od niego zależą. Zależą od jego energii, bo bardzo jej potrzebują. No i tutaj... Natomiast to on decyduje, co komu chce dać i komu pozwala przebywać w swojej sferze energetycznej. No i tutaj obserwuję, że on się bardzo wysoko wzniósł już. W takim czuciu siebie. Świetnie. Dobrze. Do tego stopnia, że on obserwuje ich i widzi takie ramy. To wygląda troszkę jak taka łza. Ona wychodzi z niego i tak się poszerza i obejmuje wszystkich dosłownie. Więc on czuje ewidentnie, że on rządzi tą przestrzenią. Super. I obserwuję w takim kontekście, co ja teraz z nimi wszystkimi zrobię. No właśnie. A co on czuje, jak na nich patrzy? Że to jest jego jakby etap. Czuję w tym wszystkim właśnie tą takie ciemne, szarą, ciemną strefę. W której przebywał i teraz czuję, że może zrobić z tym, co chce. Nie ma ochoty tego wypuszczać, żeby sobie funkcjonowało swoim życiem. On czuje, że to jest jego przestrzeń, w której oni wszyscy się znaleźli. A ci, którzy uczestniczą w tym projekcie, na tym drugim planie, że wspólnie kreują tą przestrzeń. Czyli tak jakby on jest, to nie jest tak, że on się zastanawia, zrobię to, czy zrobię tamto. On jest w takim stanie medytacji. Tak jakby obserwuje, że wszyscy w projekcie kokreujemy tą przestrzeń, a oni są w niej. I oni są już tacy coraz mniejsi, tak naprawdę. I to nie ma w nim złości, że chce coś zrobić. Natomiast on czuje, że ta przestrzeń nie powinna istnieć. Przekaż mu informację, że wszyscy mają prawo istnieć, tak jak sobie tego życzą. Każdy z nas kreuje swoje życie, tak jak potrafi, tak jak chce i każdy z nas ma do tego prawo, każdy z nich również. On twierdzi, że chce kontrolować tą przestrzeń. Że czuje w sobie tyle siły, że jeszcze potrzebuje, on mówi, że potrzebujemy jeszcze parę sekund,
aby wszyscy z tego projektu zrozumieli, że też kokreują to. Oczywiście, ta informacja niech pójdzie, ale pod warunkiem, że każdy tę informację przyjmie, jeżeli będzie chciał. Nie przekazujemy tej informacji na siłę, dlatego że robienie tego jest ingerencją, nawet jeżeli to robimy w dobrej intencji. On mówi, aha, i tak się odsuwa i rękę tak na serce, że poczuł bardzo dokładnie, że to była taka ostatnia zagrywka z ich strony, nie? Żeby znowu go wpiąć w jakąś grę. Wciągnąć, tak. Mhm. Z powrotem wciągnąć troszeczkę z innej strony. Utrzymać go w tej samej grze, w tej samej kreacji. Dokładnie. I on teraz bardzo silnie pulsuje w sobie. Mhm. Taką wewnętrzną pracę robi, że usuwanie jakiegoś żalu z tych wszystkich traum, które doznał. W czasie tego życia? I innych. I w poprzednich, dokładnie. Okej, super. Bardzo dobrze. I on mówi, że przebacza im to wszystko. Świetnie. Ponieważ rozumie, że sam się na to zgodził w ślubowaniu. I tak jakby wypuszcza to ustami, te uczucia. Świetnie. I bardzo mocno się rozluźnia. W związku z czym ta przestrzeń przestała tak buzować taką koncentracją i fokusem. Bo trochę to wygląda tak, jakby on chciał się odegrać. Tak. I jeszcze zaprzęgnąć wszystkich z projektu do tego. Tak, dokładnie. Czyli jest bardzo silną istotą. Bardzo. Przekaż mu, że nie ma potrzeby i konieczności kontrolowania przestrzeni. Ta praca wewnętrzna, którą wykonuje i ta moc, którą sobie przywraca, powoduje, że ta przestrzeń się zmienia i trwa. I trwa zmieniona, potężna. Natomiast kontrolowanie, próby kontrolowania czegokolwiek są zawsze próbami walki z czymś. Czyli wejściem w grę czyjąś. On rozumie teraz. Przybiera frekwencję takiej neutralności. Super. Super. Dobrze. Zapytaj go, czy jest gotowy wydać im polecenie, aby zabrali z niego wszystko, co kiedykolwiek w nim poinstalowali. Tak. To jak policzę do trzech, niech wyda polecenie, aby zabrane zostało wszystko, co zostało przez nich kiedykolwiek zainstalowane. 1, 2, 3. Tysiące blaszek. Powtórz jeszcze, bo coś było zakłócone. Tysiące blaszek odleciało. Z jakich części ciała? Stawy, głównie twarzy czaszka się pojawia, serce też. I tu pojawia się informacja, że jakaś kobieta z otoczenia nie mogła trafić w jego serce w żaden sposób. Jakaś dobra kobieta i ona cały czas jest w otoczeniu. Wystarczy się odwrócić i zobaczyć. Tak jakby ona jest i obserwuje. Super. Bardzo taka ciepła energia kobieca. Dobrze. I co się wydarzyło? Oprócz tych blaszek, coś jeszcze? Te blaszki, generalnie. A to, co miało właśnie, to miało poleciało. W oczach. Tak, poleciało. To z oczu też poleciało, tak. Dobrze, a całe to towarzystwo, które przed nim stało? No, oni stoją cały czas. Tylko ci z projektu, z tego drugiego planu, tak jakby zrobili się transparentni. Bo to chyba wyglądało trochę tak, że on już miał na myśli to, żeby zaprosił ich, żeby ten fokus, koncentrację zrobić, żeby się odegrać. Żeby zrobić inne zasady kokreacji. Więc oni się troszeczkę tak odsunęli, są transparentni. A te trzy istoty nadal stoją przed nim?
Nadal stoją, tylko są zupełnie nieruchome. Dobrze. To powiedz Rafałowi, aby otworzył sobie portal wibrujący do najlepszych dla niego w tej chwili częstotliwościach i aby się zregenerował i doenergetyzował swoją własną energią. To jest bardzo wysokiej takiej frekwencji radości i szczęścia. Takiego, takiej radości życie takie płomienne, coś takiego. I on mówi, że jego ciało fizyczne powinno to już odczuć. Już chyba zaczyna pracę takiej integracji. I przesyła informację, że bardzo szanuje i kocha swoje ciało. Będzie się opiekował nim w każdym milimetrze, dosłownie. Super. Przekazuje też informację, że ta duża ilość blaszek w głowie i w mózgu powodowała nieumiejętność konwersacji w rozmowach. Tych wstępnych, żeby się po okresie regeneracji 2-3 dni spokojnie może iść eksplorować firmy różne. Już to się wszystko odblokuje. Super. Dobrze. I powiedz mi, jak zakończy proces. Jeszcze rozwinął w tym portalu taki wir wokół splotu słonecznego. I przekazuje informację dla ciała fizycznego, że będzie wiedział, co chce i gdzie chce coś robić. I to będzie działanie tak zwane w punkt. Żeby jeszcze przekazuje informację też z tego portalu, żeby koniecznie wyciągnął wszystkie swoje dyplomy, przejrzał wszystko. Nie wiem, nawet przedmioty ze studiów, żeby sobie przeczytał, których się uczył. I w samej nazwie przedmiotu będzie cała informacja, tak jakby sobie odblokuje wszystkie informacje w sobie, których się uczył jeszcze raz, tak jakby odblokuje, odkoduje w sobie całą wiedzę, coś takiego przekazuje. Super. Okej. I teraz jest taka ciepła informacja dotycząca bioder. Taka praca z energią ewidentnie seksualną, tak? I to jest duży taki przekaz ciepła, bezpieczeństwa tej części, tak? Czyli przetransformowanie jakichś takich kodów, które były tam, tak? Które przyciągały to, co niebezpieczne, to, co złe, to, co niepewne, tak? To jest taka przetransformowanie. Totalne. Okej. Dobrze. I już. Super. To teraz proszę ściągnij informację, z jakiego powodu widzieliśmy najpierw to wcielenie naukowca pracującego w stacjach badawczych. Ponieważ projekt nabrał rozmachu w tamtym życiu i on wskoczył do kapsuły. Co to był za projekt? Ten sam projekt, czy jakiś inny? Ten sam. A dlaczego wskoczył do tej kapsuły? To jest taka, była dla niego możliwość awansu, tak? W projekcie. A czy coś musiał poczuł zrobić? Poczuł się ważny. A czy coś musiał zrobić, żeby awansować? Pojawia się, że nie. Po prostu wielki. Okej, dobrze. Mógł nadzorować, on pełnił rolę nadzorcy, można powiedzieć, tak? Kontrolował jakby te hybrydy, spotykał się, przekazywał informacje też. Dobra. Dobrze, poszukaj, gdzie ma bądź miał zlokalizowane w ciele tę misję rozwijania życia na różnych planetach. Serce. Zobacz, to... jeszcze tam jest. Nie, nie ma. Ale to było dokładnie to miejsce, gdzie była ta blaszka, która blokowała tą ciepłą energię kobiecą. A gdzie ma przekonanie położone, że ciało egoistycznie dąży do poprawy życia? To było w głowie, tak jakby na czubku głowy. Zobacz, czy jeszcze tam coś zostało, czy nie.
Nie, nie ma. Jest duże zrozumienia, którego nabrał podczas punktów, czytania punktów. Okej. Czy ma gdzieś przekonanie, że jest obrońcą przetrwania życia na Ziemi? Nie, nie. Nie ma. Dobrze. A gdzie ma w ciele zlokalizowane poczucie bycia gorszym? Nie widzę już. Nie ma. Okej, okay. Super. Są tylko kody i programy, schematy, ale to w komórkach zapisane ciała związane. To są takie rodowe raczej rzeczy. I on natychmiast, jak ja o tym mówię, to on tą swoją złotą energią po prostu to rozpuszcza. Okej, okay, super. Dobrze. A przyjrzyj się prawemu bokowi pod brzuszu. Czy tam jeszcze jest ta kotwica w poprzednim, kotwicząca go do poprzedniego, wcielenia jako naukowca? Nie, nie ma. Nie ma. Okej, okay, dobrze. To teraz jak policzę do trzech, anulowane zostaną wszystkie akty, pakty, kontrakty, wszelkie umowy, wszelkie operacje, jakim został Rafał poddany w trakcie tego projektu. Na wszystkich liniach czasowych, we wszystkich czasoprzestrzeniach, gęstościach, wymiarach, światach, wszechświatach, galaktykach, odkrytych i nieodkrytych, we wszystkich istniejących. 1, 2, 3. On rozbłysnął się światłem przejrzystym. I to wygląda trochę tak, jakby zrobił swoją przestrzeń kosmiczną. I oni zniknęli. Nareszcie. Super. Ale, a w międzyczasie miałam taką informację, że on specjalnie ich zostawił, bo chciał, jak ty to mówiłaś, to on to wypowiadał im w twarz. Coś takiego było. Chciał to bardzo tak świadomie zrobić i wymówić, wypowiedzenie zrobić. Super. Coś takiego było. Złożył wypowiedzenie. Jeżeli chce, może też wysłać energię, energię takiej prośby również o wybaczenie, że się wycofuje z umowy, jeżeli odczuwa taką potrzebę. Mówi, że nie czuje, że został zwerbowany, więc i wypowiedzenie złożył i, okay. I rozszerzył. I oczekiwał się z tego ślubowania. Dokładnie. Dobrze. A co się dzieje z tymi innymi istotami będącymi w tym projekcie? On nie chce w nie ingerować. One się zaczęły tak oddalać już w pewnym momencie tam. Okej. Okay. I też ich nie widać, ale okay. On mówi, że jeśli ktoś ma dobroć w sercu, to z jego dobrego serca może sobie odczytać, gdziekolwiek by był we wszechświecie. Super. Mówi, że to nie jest wiedza tajemna i każdy może sobie pobrać taką informację. Dokładnie. Każdy może zrobić dokładnie to, co zrobił Rafał. Czyli aktem swojej woli chcieć zmienić warunki swojego istnienia. Tak, i mówi jeszcze, że tam był taki silny program waleczności w tym projekcie, tak? Że będziemy eksplorować, zasiedlać, walczyć. I dlatego miał taki pomysł, żeby zaprosić wszystkich z projektu i kontratak wykonać w kokreacji. Że to był bardzo silny program, taki waleczny. I jest to bardzo trudne do przerobienia. Więc nie chcę bezpośrednio wysyłać do każdej z osobna istot, bo każda z tych istot musi zrozumieć, że nie chce walczyć jeszcze oprócz tego, tylko po prostu złożyć wypowiedzenie tak bardzo neutralnie, pacyfistycznie wręcz. Dokładnie. Nie może się też bać ich, że oni są tacy wielcy. Bo nie są. To jest bardzo ważne, żeby im powiedzieć to w twarz. Super. I to chyba popłynęła chyba teraz taka nauka dla nich wszystkich. To
tam jest dużo więcej. Jakby Rafał nie miał tak dużo tych programów, takich trudnych, ale jeżeli ktoś funkcjonuje w takim projekcie, przyszła mi taka informacja, że jest dużo, dużo więcej. Jest też program dumy, że jestem w projekcie, dlatego ciężko się pracuje z takimi osobami, ciężko je podpiąć, bo tam jest też, pokazuje mi się, że to są te wszystkie osoby, które mają ingerencję mind control, one potrzebują uwagi i chełbią się tym, że ktoś za nimi łazi. Jest bardzo dużo, to jest bardzo trudne, on mówi. Mówi, że ja nie miałem tak dużo, tylko ten waleczności to był silny, ale że mówi, że poradziłaś sobie z tym i wytłumaczyłaś, że to nie można tak walczyć. Bo jest dużo, właśnie w nim jest dużo tej energii takiej, takiej silnej energii, która wie, że jest wielka i może rozpocząć kontratak, tak? W kooperacji, tak? No, może, jeżeli chce to, się znowu zaplątać w coś. Tak, i to jest właśnie też taki haczyk, nie? Tak, to jest haczyk, dokładnie. I on mówi, że to rozumie i przesłał informację tymi właśnie słowami też do innych, że najpierw musieliby popracować, tą dumę troszeczkę ukrócić, tak? Czasami. No i przede wszystkim, i mówi też, że są właśnie kobiety też w tym projekcie, które są łapane na ten haczyk, że ktoś za nimi chodzi, tak? Okej. I tu jest dużo takiej pracy, właśnie on mówi, na poziomie fizycznym, to co on już właśnie wykonał, nim się zgłosił na sesję. Czyli tej mądrości ciała, najpierw tam trzeba takiej mądrości w ciele przebudzić dużo, dużo, przepracować, uczyć, przesyłać do podświadomości i wtedy można właśnie odwrócić to, co on zrobił tutaj w tej sesji. Tak? Dopiero wtedy można odwrócić, bo w innym przypadku to będzie takie przerzucanie piłeczki ciągle. Takie coś tłumaczy, że to są właśnie takie przypadki. Okej, dobrze. Zapytaj subtelną część Rafała, czy chciałby przekazać coś Rafałowi fizycznemu przysłuchującemu się sesji. Że w każdej okolicy i w każdym miejscu, gdziekolwiek będzie, jego energia w 100% będzie z nim i on będzie to czuł. I to będzie delikatny dreszczyk, może delikatne ukłucie złotej, silnej energii. I niech tylko obserwuje, jak wszystko się zmienia. Jak kwiaty są szczęśliwe w jego otoczeniu. Coś takiego mówi, jak wszystko nabiera jego energii, każda rzecz, którą posiada, każdy atrybut, urządzenie nabiera jego energii i działa tak, jak on sobie życzy. Dużo urządzeń, pokazuje mi się dużo komunikatorów, jakichś urządzeń takich informatycznych chyba też. Nowoczesnych bardzo. Wszystko i on taki daje przekaz teraz, że wszystko będzie działało tak, jak on sobie życzy. Na wysokich obrotach, wykonując jakiś ruch energii, przepływu. Że to wszystko, te urządzenia będą tak działały w jego rękach i na jego zasadach. Tak jak on je zaprogramuje, tak będzie działać. Super. Kiedy coś mi się pojawia tutaj. Dobrze. Fajnie. To teraz proszę, Ewelinko, poproś nadświadomość Rafała o przekazanie informacji, co Rafał może robić po sesji, w tym okresie rekonwalescencji, aby jak najlepiej zacząć to życie po resecie dzisiejszym. Pierwsze, co się pojawiło, jak powiedziałeś od nadświadomości, to przekaz, że ja jestem swoją własną galaktyką i takie to rozszerzenie na te galaktyki, tak? To był chyba taki przekaz, że właśnie no to nie ma ram żadnych. I on jest, jeżeli chce, on może być tą swoją galaktyką, tym swoim istnieniem. A jeżeli chodzi o metabolizację sesji,
to pojawia się taki klasyczny detoks ezoteryczny. Odcięcie się od jakiejś, nie wiem, publikacji, które bodźcują umysł, bo chodzi tutaj o to, żeby on się rozpłynął w tej energii, żeby tak się poczuł, że jest w sobie. Czyli pojawia się jakiś rodzaj medytacji, ale raczej nie w autohipnozie, w jakimś procesie, tylko raczej medytacji na łonie natury i takie czucie się, o jakie piękne, i podziwianie, jakie piękne stokrotki rosną, jakie słońce mnie ociepla, moje ciało. Czyli takie czucie ciała, energii w ciele. I wzrost energii życia, i czucie wzrostu energii życiowej w ciele. I tej takiej energii woli życia w ciele. Coś takiego bardziej. Super. Dobrze. Zapytaj Rafała Subtelnego, czy jest gotowy zakończyć sesję. Tak, mówi i bardzo dziękuję za okazanie aspektów, które były w nim akurat bardzo kluczowe, o tej walczności. Dziękujemy bardzo za piękną pracę.